Hej, zabiorę Was dzisiaj na wyprawę po Ameryce Południowej. Zanurzymy się w tamtejszych wodach, które są domem dla tysięcy fascynujących gatunków ryb. Właśnie stamtąd pochodzą najpopularniejsze ryby, które możecie podziwiać w akwariach hobbystów na całym świecie. Chcecie poznać ich zwyczaje? No to chodźcie za mną! Jeśli interesujecie się akwarystyką lub po prostu lubicie ryby, to na pewno słyszeliście o takich gatunkach jak skalary, tyskowce, zbrojniki czy neony. Wszystkie te ryby łączy region występowania, czyli Ameryka Południowa. Na tym kontynencie występują wszystkie strefy klimatyczne. Jednak najpopularniejsze w akwariach ryby występują na obszarze o klimacie równikowym. Ameryka Południowa przez długi czas była odizolowana od innych kontynentów, co znajduje odbicie we florze i faunie tego regionu. Wiele żyjących tu ryb to endemity, czyli gatunki występujące tylko na ograniczonym obszarze. Spotykamy tu również wiele gatunków ryb, które zachowały w swojej budowie cechy charakterystyczne dla ich przodków. Na przykład prapłaziec, który dysponuje parą płuc powstałą z przekształcenia pęcherza pławnego i sercem z dwoma komorami. Czy arowana srebrna, mająca twardy, uzębiony język. Ile ryb żyje na tym obszarze? Szacuje się, że około 3600 gatunków, z czego wciąż wiele nie ma naukowego opisu. Co roku też odkrywane są nowe. Jednym z ciekawszych odkryć ostatnich lat jest nowy gatunek węgorza elektrycznego, który może wygenerować napięcie elektryczne rzędu 860 V. Charakterystyczne dla Ameryki Południowej jest to, że w ogóle nie występują tu ryby karpiokształtne, które z wyjątkiem Australii dominują w innych regionach zoogeograficznych. Brak konkurencji ze strony karpiokształtnych pozwolił na opanowanie wód Ameryki Południowej przez rząd kąsaczokształtnych. Żyje tam około 1800 gatunków tych ryb. Kąsaczokształtne wykazują bardzo dużą różnorodność przystosowań. Mimo to z łatwością można rozpoznać, że dana ryba to właśnie przedstawiciel tego rzędu. Najbardziej charakterystyczne cechy to dobrze rozwinięte zęby z racji ich diety, w której dominują pokarmy zwierzęce, płetwa tłuszczowa, duże oczy, co oznacza aktywność w ciągu dnia, niewielkie rozmiary ciała, jaskrawe ubarwienie z połyskującymi, zwykle srebrnymi elementami. Ryby słodkowodne z rzędu kąsaczokształtnych są niezwykle popularne wśród akwarystów. Decydują o tym niewielkie rozmiary, intensywne barwy, duża aktywność i stadny tryb życia. Bardzo ciekawe są polskie nazwy tych ryb. Wyraźnie wskazują na ich główne cechy – szybkość, zwinność i ubarwienie. Mamy bystrzyka, zwinnika, żwawika, błyszczyka, neona czy barwieńca. Cechy wykształciły się w konkretnym celu. Większość ryb kąsaczokształtnych to małe drapieżniki. Zwinność i szybkość są im niezbędne, by upolować zdobycz. W ich diecie są również owady lądowe, które miały pecha i wpadły do wody. Pokarm z lądu to często bardzo ważny element diety tych ryb. I to zarówno bezkręgowce, jak i owoce czy liście. Ma to związek z ubogą bazą pokarmową środowisk, w których żyją. Ryby kąsaczokształtne zamieszkują różne środowiska. Jednym z ciekawszych są tak zwane czarne wody śródleśnych strumieni lub niewielkie zbiorniki wodne. Parametry chemiczne tych wód nie sprzyjają wzrostowi roślin wodnych, a bez nich ryby nie mają co liczyć na obfitość bezkręgowców. Dlatego pokarm z lądu jest dla nich tak ważny. Wiemy już, do czego rybom kąsaczokształtnym przydają się szybkość i zwinność, ale po co im te fantastyczne kolory? Są to ryby stadne. Wzory, desenie, połyskliwe elementy służą komunikacji pomiędzy osobnikami. Ułatwia to zebranie rozproszonej ławicy w okresie wezbrań rzek w porze deszczowej oraz komunikację ryb podczas tarła.
Dla ludzi ich zabarwienie jest po prostu ładne, dlatego stanowią ozdobę wielu akwariów. Bardzo charakterystyczną rodziną rzędu kąsaczokształtnych jest rodzina Labiacinidae. Mamy tu gatunki opiekujące się ikrą, jak na przykład smukleń pryskacz, u którego samczyk przez 3 doby opryskuje wodą ikrę złożoną na liściu, który znajduje się ponad powierzchnią wody. Na tle innych kąsaczokształtnych wyróżnia je wydłużone ciało, dlatego bywają nazywane rybami ołówkami. Ze względu na bardzo mały otwór gębowy nazywa się je też drobnoustkami. Niektóre z nich pływają pod kątem 45 stopni, z głową zwróconą ku górze. Stąd też pojawiło się kolejne określenie, stosowane wymiennie, czyli ukośnik. A czemu pływają skośnie? Są to ryby zamieszkujące wody porośnięte roślinnością. Taka pozycja ciała ułatwia im poruszanie się pomiędzy pionowymi pędami roślin. Natomiast charakterystyczne pasy przebiegające wzdłuż ciała doskonale maskują je w gąszczu. Głowa skierowana ku górze pozwala też na obserwację powierzchni wody i pojawiającej się tam zdobyczy. Przyroda jest bardzo praktyczna, a ewolucja potrafi doskonale przystosować gatunki do warunków ich życia. W skrócie prezentują się ryby kąsaczokształtne Ameryki Południowej. Jeżeli interesuje Cię akwarystyka i chcesz lepiej poznać mieszkańców własnego akwarium, zapraszam Cię do subskrypcji kanału i śledzenia moich kolejnych filmów. Cześć i do zobaczenia!